Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, bardzo ciekawa i dosyć ważna partia w turnieju kandydatów. Rosja kontra Rosja można powiedzieć tutaj Aleksyjenko jest, że tak powiem, no może nie czarnym koniem w turnieju, ale dostał się z dzikiej karty stosunkowo słabszy rankingowo od pozostałych zawodników. No i gra tutaj Jan niepomniaści kontra Kirill Aleksyjenko. Moi drodzy partia myślę, że bardzo ciekawa, zapraszam serdecznie, ale ciekawostka jest też taka, że Jan Niepomniaści prowadzi w tym momencie w turnieju i Rozgrywa partię tutaj z nieco słabszym kolegą według rankingu. Ciekawą rzeczą też jest to, że właśnie to Jan nie pomniaści, moi drodzy, ma bardzo dobre statystyki z Magnusem Karlsenem. Mianowicie nie przegrał ani jednej partii z tego, co dobrze kojarzę w partii klasycznej, a wygrał aż cztery. Więc, no tutaj powiem szczerze, jeżeli Janek, powiedzmy tak, by awansował do meczu z Karlsenem i wygrałby ten turniej pretendentów, kandydatów powiedzmy, no to powiem szczerze, byłoby to niezwykle ciekawe starcie. Ja wiele razy e, mówiłem też w moich materiałach, że ja nie pomniaści, jak jest w gazie i ma formę, to naprawdę jest nie do zatrzymania. Moi drodzy, dosyć wstępu. Jedziemy. C4, tym ruchem rozpoczęła się ta partia, skoczek na F3. Zdaję sobie sprawę, że tutaj te partie będą coraz bardziej emocjonujące, każda połóweczka jest na wagę złota. Punkt, to wszystko jest bardzo istotne. Jest to dziesiąta runda z czternastu bodajże zaplanowanych, tak dokładnie, więc jeszcze cztery rundy do końca dużo się może wydarzyć. G3 zagrywa Janie Pomniaści, E6, goniec G2, czyli partia taka typowa partia angielska, ale białe, przepraszam, czarne grają D5 i troszeczkę to podchodzi pod takie schematy katalońskie, aczkolwiek jeżeli będzie zagrane D4, tutaj białe zagrywają skoczkiem na F3 i czarne decydują się na bicie piolka, jest to normalna rzecz Oczywiście, można zagrać też C6 z, ze wzmocnieniem centralnego pionka, no ale poszłobicie, nie, nie rozwlekajmy się na tutaj, co by było, gdyby za bardzo w debiucie też, bo e, przejdźmy do analizy głównej, moi drodzy Hetman A4, bardzo ciekawy ruch, ale też teoretyczny, nie jest to groźne posunięcie, białe zwyczajnie dają szacha i chcą odbić piona. Wychodząc hetmanem, rzecz jasna, no i ten hetman trochę potańczy. No bo jeżeli daje szacha, i w partii zostały zagrane skoczek z B na D7, oczywiście też jest ciekawe zagranie goniec D7, goniec C6, żeby tu uderzyć w gońca. Ewentualnie nie mieć problemu z rozwojem, ale skoczek D7 jest jak najbardziej normalnym ruchem. E, oczywiście tutaj białe wybijają e, posunięcie A6 z opcją zagrania B5 z stępem i goniec B7. Dlatego też hetman C2 wraca. Zobaczcie, hetman zagrał sobie na A4, C4, C2, 3 posunięcie w debiucie po siedmiu ruchach to trochę dużo, ale to jest wszystko teoria tu jest wszystko w porządku, białe za to mają tutaj te dwa piątki w centrum czarne nie mogą już tego powiedzieć tego samego C5 zostaje zagrane przez czarne normalne posunięcie teoretyczne skoczek na C3, zobaczcie, że białe zwlekają jeszcze z Roszadą, wyprowadzają figurkę i tak naprawdę tutaj tylko jeszcze goniec został do wyprowadzenia, ale to jest, mówię, to jest wysoki poziom, bardzo no to jest poziom światowy, więc tutaj liczą się niuanse, moi drodzy. Goniec E7. Za chwilę o tych niuansach sobie powiemy w pewnym momencie. Nastąpiła roszada i roszada ze strony czarnych i moi drodzy ruch białych. No bo jak tutaj zagrać e, tak naprawdę? Otóż D4. Normalne, klasyczne posunięcie mimo wszystko te pionki tutaj się wymieniają. No dobra. Nastąpiło bicie. Moi drodzy, nastąpiło bicie i ten ruch jest może troszkę nieco słabszy dla czarnych, bo po tym zagraniu przyjrzyjmy się nieco sytuacji. Skoczki troszeczkę wyżej, goniec tutaj uderza w punkt B7 nieprzyjemny punkt czarne muszą sobie z tym jakoś poradzić. Trzeba uważać na wieża B8, bo czasem jest goniec F4, a jak wieża A7, to czasem jest goniec E3. Trzeba wszystko to brać pod uwagę. Oczywiście problem z gońcem. Rozwój białych jest łatwiejszy, zdecydowanie. Wieżyczki tu wchodzą za chwilę na wolne linie. To się bardzo przyjemnie gra białymi, oczywiście. Ale też czarne poszły na te pozycje świadomie. No zobaczmy na przykład alternatywę. Ponieważ tutaj B5 byłoby bardzo ciekawym ruchem, ale to jest takie odważne posunięcie i na pewno trzeba by było to przeanalizować. Otóż, moi drodzy, po na przykład takim ruchu jak skoczek E5, zauważcie, że tutaj goniec strzela i grozi wzięcie wzięcie zagranie na C6 z piekielnym atakiem tutaj na te figury. Białe by stały na pewno lepiej, ale Mogłaby nastąpić bardzo ciekawa odpowiedź, i ja tylko zobaczę bicie na E5. E, oczywiście tutaj dla białych najlepsze jest bicie na e5, żeby zachować opcję jakąś taką dynamiczną grę. Ale jeżeli byśmy się pokusili o te wieże, to pionek mógłby zbić na D4. I zauważcie, czarne oddały jakość. Ale zyskały za to pionka centralnego, bardzo silnego i stępem. Jeszcze atakujemy skoczka. Przypuszczam, że skoczek B1, żeby się przerzucić na jakieś lepsze placówki. I na przykład po skoczek D5 ta pozycja, moi drodzy, myślę, że jest bardzo perspektywiczna dla czarnych. Mogłaby być. Z uwagi na to, że nawet jakbyśmy tu wymienili skoczka, Hetman by wybił to przy ustawieniu gońca na B7 i Hetmana na D5, mocno byśmy strzelali w króla tutaj z groźbą Mata. Jasne, że jest F3 z obroną, ale ta pozycja myślę, że nie należy do przyjemnych dla białych. Mogłaby nie należeć, moi drodzy. W partii poszło inaczej, więc sprawdźmy. Po wybiciu na D4 skoczek wybił na D4 Hetman C7. Ok, no Hetman wyszedł, bo liczy się z tym, że tu będzie wieża, będą jakieś nieprzyjemności. No wieża też zagrywa na D1 oczywiście. Z się nie śpieszymy, bo jeszcze nie wiadomo go nic tutaj stanie. Pamiętajmy oczywiście o widłach, czy tutaj na E3, czy na G5. Wieża na pewno na D1 będzie się czuła dobrze. Oczywiście, niuansy, niuansów tu jest dużo. E, można by siedzieć tutaj ze 3 godziny I rozpatrywać co by było gdyby To takie głębokie analizy na pewno Uczą bardzo dużo e, Moi drodzy ale wieża zagrała teraz na D8 I goniec na E3 Dobra ja zawsze w takich sytuacjach się zastanawiam, jeżeli gram sobie gońcem na E3, co by było, jakby mnie skoczek na G4 zaatakował, bo wymiana tego skoczka za tego gońca jest bardzo korzystna czarnym. Dla czarnych, czarnym. Moi drodzy, w partii poszło inaczej. Skoczek zagrał na B6, zaraz do tego wrócimy. Sprawdźmy, sprawdźmy co po skoczek D4 by się zadziało. Jestem ciekawy, czy znaleźlibyście bardzo ładną odpowiedź dla białych. Można sobie oczywiście zawsze materiał zatrzymać, ja już pokazuję, uwaga, piekielny skoczek ruch D5, piekielnie mocny, bardzo daleki wariant i można się zdziwić co, się, co z tego wyniknie. Otóż po tym posunięciu jest taka op oczywiście opcja Hetman D6 z dobrą grą wybicia na E7 oczywiście, bo para gońców, ale... Goniec F4 jest ciekawsze. I po E5, e, moi drodzy, no tutaj skoczek F5 sobie zagrywa i zdobywamy figurę, więc trzeba uważać. A po Hetman C5 z kolei e, można by było zagrać e, B4. Hetman zbija na C2. Tu wtrącamy piękne posunięcie. Skoczek E7, król F8, skoczek C2. Król wybija. To są szybkie ruchy, bo są forsowne ruchy. I goniec na D6 z szachem. Ja myślę, że Czarne nie są zadowolone z tej pozycji i miałyby rację. Pozycja piękna dla białych gońce strzelają. Nawet nie zdobyliśmy żadnego piana białymi, a pozycja jest wyśmienita. Rozwój fantastyczny skoczek nie gra. Tutaj jakiś gniew C7. Kompletnie wygrana pozycja, już powiem z czystym sumieniem. Komputer tutaj zgadza się jak najbardziej. Ale moi drodzy, po tym ruchu jeszcze raz skoczek D5 i co by było po wymianie? Otóż po wymianie od razu zdecydowanie wybijamy z szachem, bo to jest bardzo ważne wtrącenie. Król F8 znowu i skoczek wybija. Prawie ten sam wariant. Różnica jest też taka, że tutaj po wybiciu, a tak też trzeba zrobić, bo ten goniec jest silny, skoczek spokojnie odbija i król odbija. I co dalej moi drodzy zagrać? Otóż pozycja nadal dla białych jest y, dobra, ale im więcej uproszczeń, tym czarne mają większe szanse na wyrównanie tej pozycji. Ale jest wieża A na C1. Bardzo groźne te wieże są. Przede wszystkim ta wieża wchodzi na C7 i tak naprawdę nie widać dobrych ruchów dla czarnych. Powiedzmy skoczek B6 i wtrącamy szacha. Zasłaniamy się wieżą. No dobrze, no to wymieniamy gońcem. Nie, bo tu jest bicie jak skoczkiem, to zobaczcie. Bijemy na B7. Oczywiście, jak wieża tutaj, to bijemy gońca. Nic nie tracimy po wymianie. Zobaczcie, jest pionek więcej u białych. Po tak dalekim wariancie, taka pozycja mogłaby powstać według mnie w 99%. Ja myślę, że białe to miały przepracowane tutaj te warianty. To musi być przepracowane, moi drodzy. Zawodnicy prawie 2800. Muszą, po prostu wymaga się od nich precyzji wielkiej. Znaczy, my jako kibice oczywiście ci wymagamy, no ale myślę, że to nie było aż tak trudne, bo to było dosyć forsowne. Moi drodzy, przejdźmy do partii. Po tym posunięciu skoczek zagrał na B6. Okej, okay. jak gra Jan niepomniaści? Ja niepomniaści, moi drodzy, gra pierwszą linię silnika, bardzo silne ruchy, ale też teraz nie takie trudne, bo. Prowadza ostatnią figurę do gry Zobaczcie, to jest bardzo ważne Wszystkie figury grają aktywnie A czarnych figury niestety Troszeczkę jeszcze mają tutaj utrudnione zadanie Jeśli chodzi o rozwój Jak poszło dalej? Otóż E5, czarne nie wytrzymują troszeczkę I ja się nie dziwię, no Próbują grać w ten sposób Oczywiście też taki skoczek D5 nie wchodzi Ani jeden, ani drugi, bo mamy bicie I po wymianie na C2 mamy zawsze wtrącenie ze zdobyciem figury Po E5 skoczek zagrywa na F5 tu goniec F8 wydawałoby się ok, ale zawsze jakiś tam goniec G5 i straszymy skoczka. To związanie zawsze jest nieprzyjemne. Tu czarne postanowiły gońcem na C8, który jeszcze nie wyszedł, wymienić, co się wydaje logiczne, ale zwróćmy uwagę na to, że białe zostają z parą gońców i dalej jest mega aktywna pozycja. Skoczek zagrał na C4. Dobra, z takimi ruchami również się trzeba bardzo liczyć, ale również trzeba się liczyć z takim posunięciem G6. Jeżeli by czarne zagrały na G6 pionkiem, no to bardzo ciekawe zagranie Hetmanem, moi drodzy. Ja myślę, że nie jest to mega trudne. Hetman wraca na B1. Nie przesłaniamy przede wszystkim wieży tutaj na Hetmana. A po wymianie na D1, co się lekko narzuca, jest fajne bicie skoczkiem. Mega. Niby prosta pozycja, ale nieco skomplikowana, i okazuje się, że Hetman nie jest w stanie bronić i pionka, i skoczka jednocześnie. Bo jak Hetman D8, no to tutaj kosimy piona, i myślę, że białe spokojnie by wygrały te pozycje na tym poziomie bez problemu. Moi drodzy, po tym ruchu skoczek na C4 i koniec na G5, rzecz jasna. Zobaczcie, że tutaj po wybiciu na B2. Nie bierze się pod uwagę takich bić, jak tu się akcja dzieje na tym skrzydle. Bardzo niebezpieczna sprawa. Poza tym tutaj jakieś bicie na F6, goniec bije, skoczek na D5 z wtrąceniem. Bardzo paskudnie to wyglądałoby pewnie dla. Czarnych. Wieża zbiła zatem na D1, i skoczek na D1. Ładna obrona. Tutaj prześwit stoi wszystko dobrze. Zwróćmy uwagę, że czasem są takie um, odejścia skoczkiem z atakiem na Hetmana, ale tu wieża zawsze zbija stępem, jak wymiana Hetmanów w ten sposób by nastąpiła. To ta wieża po siódemce tutaj bardzo dobrze działa. Wieża zagrała na D8. i Goniec wybił na F6. To są konkretne zagrania. Skoczek został zbity przez gońca. Wybicie. I moi drodzy, bardzo ładny ruch, goniec E4. Teraz e, zauważmy, różnobarwne gońce mamy na szachownicy. Zasada jest taka, jeżeli różnobarwne gońce mamy, to lepsza jest ta strona, której goniec jest aktywny, gdyż drugi goniec no, jest e, nieaktywny, logicznie myśląc. No dobrze, wiadomo, że tutaj ten goniec nic nie robi dla. E, nic groźnego nie robi dla e, białych, znaczy w sensie nie jest w stanie im zagrozić. E, Hetman zagrywa na A5. Ok. I zauważcie, że tutaj można spokojnie zbić. Królew 8, szach, królew 7, no trzeba wrócić. Więc takie bicie, król odchodzi, ewentualnie powrót. No i e, większość z nas pewnie by się nie zastanawiała ani chwili, szczególnie w blicu a Jan nie poprawia swoją figurę. Zawodnik prawie 2,800. Po tej partii e, i w ogóle po tych e, kandydatach, ciekawe jestem, czy e, utrzymując formę, e, jest w stanie wbić 2,800. Byłoby to coś cudownego dlatego e, 31-latka. Naprawdę niesamowicie e, sobie e, gra w szachy, jeżeli jest w gazie, moi drodzy. Królew 8. Słynne nasze zagranie. Królew 8. Okazuje się, że e, już tak naprawdę nic tutaj nie daje. Skoczek wskakuje na D5. Niby wszystko jest porówno. Zobaczcie tutaj. Najwiszą piony, które nie mają znaczenia figury idą na króla. B5 zostaje zagrane. I w sumie nie wiadomo po co, no ale. Okej, okay, bronimy skoczka. No to pozycja jest po prostu już ciężka. Moi drodzy. Hetman zbił na H7. I robi się bardzo gorąco. Grozi nieprzyjemny mat. Wieża postanawia tutaj wybić skoczka. Goniec i Hetman na D2. No właśnie. Bardzo przepraszam. Okazuje się, że są dwie figury pod biciem. Chwilowo mamy jakość mniej białymi. Jak zagrać, moi drodzy? Jest jeden ruch, który daje tutaj ogromną przewagę białym. Jakie to posunięcie? Zatrzymajcie sobie materiał, poszukajmy tego posunięcia. Pewnie zastanawiacie się, że tu jakaś kombinacja wchodzi i białe zdają szybko mata, no niestety nic z tych rzeczy. Otóż bardzo silny zawodnik dostrzega uproszczenie pozycji bez problemu. Bicie na C4 wierzą. Wiadomo, że jak zbijemy, no to jakoś więcej na czysto i tam e, króla męczymy mocno, dlatego też bicie nastąpiło. Tutaj bardzo ładny ruch E4. Goniec stoi jak król bym powiedział. Ja Niepomniaci uprościł tę pozycję, ale zobaczcie, ten pionek ma szansę uciec. Niestety, za daleko jest do przemiany. Tutaj białe idą szybko z akcją. Król, e, przepraszam, Hetman A8. H8, król E7, hetman C8. Okazuje się, że het, król nie ma za bardzo jak się bronić i, moi drodzy, po C3, jakby nastąpiło C3, spróbujcie znaleźć mata w pięciu posunięciach najdalej, oczywiście. Mat mógłby wyglądać następująco. Hetman C7, król E8. Zawsze tu możemy wybić, ale po co, jeżeli możemy dać mata? het Goniec na C6, król F8. Hetman C8, moi drodzy. Rur e7, Hetman d7, król 8 Hetman e8, mat. Piękny mat by był na szachownicy, lecz Hetman wrócił do obrony, bo tak trzeba. I tutaj, moi drodzy, ja nie Pomniaści po prostu wybił pionka. Pion więcej, tylko pion więcej, można powiedzieć, dla białych. W tak skomplikowanych tutaj wariantach, które sobie omawialiśmy. Ale przy różnobarwnych końcach widzimy, ten goniec działa fantastycznie, ten kompletnie nie działa. No i król jest odkryty. Hetman zagrał na B5. Wymiana oczywiście wiąże się z remisem, więc nie można tego zrobić. Szach nastąpił, Hetman D7, hetman na C5. Swoją drogą zastanawiam się, czy wymiana i wybicie na F7, dwa pionki więcej przy różnobarwnych dałyby zwycięstwo białym. Ciężko mi stwierdzić, teoretycznie tak, ale po co ryzykować? To jest bardzo ważny turniej. Po co ryzykować, moi drodzy? Szach nastąpił. No i w tej pozycji tutaj czarne się poddały. Niektórzy pewnie się dziwią, dlaczego ja już tłumaczę. Zobaczcie, po Hetman D6 spokojnie dajemy szacha. Tu grozi wybicie, więc po zasłonie zbijamy pionka. Dwa piony więcej i dalej męczymy tego króla. A po moi drodzy Hetman C5 i król D8. Gramy sobie spokojnie hetmana a5, król wraca i zbijamy zwyczajnie pionka. Drugi, dwa piony więcej, aktywny goniec, bezpieczny król na g2 za chwilę. Goniec nie gra, h4, atakujemy punkt f7. Nawet możliwa jest wymiana hetmanów spokojnie z zdobyciem f7. Trzy piony więcej mogłyby być. Moi drodzy, yy, no... Turniej jeszcze trwa na ten moment, ale śmiem twierdzić, że Jan nie po tej partii, jest samodzielnym liderem i teraz się okaże po następnych partiach, czy będzie miał nadal pół punktu przewagi. Czy cały punkt przewagi? Zobaczymy. No to się bardzo już klaruje. No, ciekawy jestem, czy Rosja w końcu będzie miała reprezentanta w postaci Mistrza Świata. Oczywiście ta droga jest daleka, bo najpierw trzeba wygrać ten turniej. Mówię to o Janku Niepomniaścim, a jeszcze się zmierzyć oczywiście trzeba z Karlsenem. Będziemy śledzić uważnie zawody. Dzięki serdeczne za uwagę. Pozdrawiam, życzę zdrowia. Do usłyszenia. Hej.